Jest ze mną tutaj Wojtek Michalik. Witaj, Wojtku. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Co cię skłoniło, że przyjechałeś do Washington? Pochodzisz z New Jersey. Z jakich rejonów New Jersey? Z północnego New Jersey, Metropolitan New York, a zaraz po drugiej stronie Hudson River. Najpiękniejszy widok na Nowy Jork. Co cię skłoniło do przyjazdu tutaj, do nas w dniu dzisiejszym? Jestem członkiem Izby Handlowej polsko-amerykańskiej i jestem mocno zainteresowany, powiedzmy, w nawiązywaniu współpracy handlowej z Polską i umacnianiu tej współpracy pomiędzy Polską i Ameryką. Czy często bywasz w Polsce? Jakie widzisz różnice pomiędzy tym, co dzisiaj jest, a co było kilkanaście lat temu? Polska rozwija się bardzo dynamicznie i stanowi, powiedzmy, taki bardzo jaskrawy punkt już nawet na tle całej Europy. Już nawet nie Europy Wschodniej, nie Europy Środkowej, ale całej Europy. Jest krajem, który jest prężnym, nowoczesnym. Jest pewnie jeszcze wiele rzeczy, jeszcze wiele momentów, które można byłoby wypełnić, wykorzystując wiedzę nabytą podczas emigracji. I na pewno jest to kraj warty tego, ażeby się zastanowić nad powrotem do niego. A jak wygląda struktura polonijna w miejscu, gdzie mieszkasz teraz w Stanach Zjednoczonych? Jesteśmy w miarę dobrze zorganizowani. Korzystamy co prawda z tego, co wypracowała stara Polonia. Nasza, powiedzmy, emigracja solidarnościowa sprzed 20-30 lat głównie nastawiona była na pomnażanie, powiedzmy, dorobku własnego. Aczkolwiek to, czego dorobiła się stara Polonia, jest cały czas używane przez nas i będzie używane przez następne pokolenia. Wojtek, bardzo się cieszymy, że jesteś w szeregach Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej. Wiemy, że godnie nas będziesz reprezentował na terenie miejscowości, gdzie mieszkasz, przebywasz. Co myślisz, że mógłbyś zaoferować teraz Polakom, zwłaszcza tym, którzy od kilku lat nie przebywali w Polsce, którzy nie mogą przekroczyć granic, wrócić do domu? Co mógłbyś powiedzieć im dzisiaj o Polsce dziś? Myślę, że najwyższy czas, ażeby został utworzony program ułatwiający powrót do Polski dla ludzi, którzy przebywali poza granicami kraju od dłuższego czasu. Ja nie mówię o granicach w Unii Europejskiej, których już praktycznie rzecz biorąc nie ma, ale mówię, którzy przebywali po drugiej stronie oceanu i dokładnie rzecz biorąc w Stanach Zjednoczonych. Dużo osób może mieć jeszcze pobyt nieuregulowany i wyjazd byłby dla większości jakąś osobistą tragedią, bo lata, które poświęcili na to, żeby, powiedzmy, na pracę i na uregulowanie swojego statusu emigracyjnego, po prostu pójdą na marne i nie będą mieli do czego w sumie wracać w Polsce. Jeżeli taki program istnieje, to dobra byłaby jego popularyzacja, a jeżeli nie istnieje, to powinien zostać stworzony. Wojtku, dla nas to są bardzo cenne informacje. Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza tworzy pakiety, koszyki usług dla przedsiębiorców za granicą, nie tylko przedsiębiorców, ale głównie dla Polonii za granicą. Będziemy też o tym programie myśleli, żeby ludzie czuli się bezpieczni, mieli zaufanie. Po to właśnie powstaliśmy. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia wkrótce. I życzę powodzenia w dalszej działalności. Dziękuję, do zobaczenia. Happy New Year.